Mariusz Mocarski z Roland Polska. Dzisiaj na targach NAMM miała miejsce premiera nowych triggerów Rolanda o symbolu RT30. Jak wiemy, triggery to urządzenia zmieniające impakt mechaniczny w sygnał elektroniczny. Dostajemy trzy rodzaje triggerów. Pierwszy to RT30H single, H od head, czyli przeznaczony głównie na tomy, lub jeżeli chcemy grać na werblu tylko z jedną barwą. RT30HR dualny, czyli sensor zbierający dźwięk z naciągu oraz z obręczy, z rimu, czyli HR. I trzeci rodzaj, RT30K od kick, od stopy, również trigger mono. Czym się charakteryzują nowe triggery Rolanda? Mają nowy design, nowy look. Tutaj mamy takie srebrne kółeczko, które pokazuje nam, w którym miejscu mamy sensor. Mają prawie o centymetr niższą wysokość od poprzednich RT10. Najważniejszym takim udogodnieniem to jest wspaniały grip, czyli umocowanie na bębnie. Bardzo łatwo montujemy go na obręczy i trzyma się naprawdę super mocno. Bez problemu można spakować bęben z tym triggerem do hardcase'a. Dzięki temu, że jest niższy profil, możemy też łatwiej operować, przenosić pałki wokół zestawu. Możemy też łatwiej lokować mikrofon akustyczny, dużo wygodniej. Nowy case, tak to wygląda. Bardzo elegancki. Możemy sobie go tutaj spakować i umiejscowić w większym, jeszcze oryginalnym razem z 3-metrowym kablem. Polecam.